Kiedy stajemy na dłuższy czas gdzieś naszym samochodem, na parkingu przy hipermarkecie czy w domowym garażu, to należy zaciągnąć hamulec postojowy i wrzucić bieg? A może wystarczy zrobić tylko jedną z tych dwóch rzeczy? Który bieg wrzucić? Przekonajmy się! Zatrzymując się samochodem na dłuższą chwilę, zależy nam na tym, aby został on w tym samym miejscu, w którym go zostawiliśmy. No nie może być tak, że przychodzimy sobie zakupów, a nasze autko stoczyło się z górki i pojechało wsiną dalej. Ej, ale przecież parkingów nie robi się na górkach. Przymknij się na chwilę, dobra? Wejherowie, się robi. Na początku przeanalizujmy sobie, co się dzieje podczas wrzucania biegu oraz zaciągania ręcznego. Nasza skrzynia biegów jest w pozycji neutralnej, na luzie. Zatem koła samochodu nie są bezpośrednio połączone z silnikiem, zatem bez większych problemów możemy przepchnąć nasz samochód. Kiedy za pomocą drążka zmiany biegów zmieniamy bieg w skrzyni manualnej z pozycji luzu na przykład pierwszy bieg, to za pomocą wodzików, widełek oraz tulei przesuwnej zazębiamy koło zębate pierwszego biegu z wałkiem głównym. Teraz już mamy połączenie i napęd może zostać przekazany dalej. Koła napędowe mają już połączenie z silnikiem i samochód już nie jest tak prosto przepchać, gdyż dochodzi tutaj cała masa układu korbowego, wałków i kół zębatych w skrzyni biegów, a także opór pochodzący z ruchu tłoków. Jeśli chodzi o hamulec ręczny, to kiedy go zaciągamy, to poprzez system dźwigni i linek powodujemy zaciśnięcie się klocków hamulcowych na tarczach kół albo rozprężenie szczęk hamulcowych o wewnętrzną stronę bębna hamulcowego. To było trochę dziwne. Wiedząc już, jak działają te dwie rzeczy, możemy pomyśleć o tym, co zrobić, kiedy parkujemy swój samochód. Opcja 1. Zaciągnięcie tylko ręcznego, zostawienie na luzie. Jest to rozwiązanie, według mnie, średnie. Ze względu na to, że całą sprawę związaną z zakotwiczeniem naszego samochodu do jezdni powierzamy tylko hamulcowi postojowemu, a jego stan może być różny. Może być skorodowany, przyblokowany i odpowiednio nie hamować naszych kół. Jeśli hamulec ręczny będzie nieodpowiednio wyregulowany, to klocki hamulcowe nie będą odpowiednio mocno trzymały tarczy hamulcowej, albo będziemy zmuszeni do zaciągania go na 40 ząbków. Faktem jest, że kiedy długo nie będziemy używać hamulca postojowego, może dojść do jego przerdzewienia, przyblokowania się i zapieczenia. Dlatego mitem jest mówienie, że regularnie używany hamulec postojowy szybko się rozwali. Używajmy go! Użyć tylko hamulca postojowego na postoju możemy w przypadku tylko, kiedy jesteśmy na 100% pewni, że jest on sprawny, na przykład niedawno był wymieniany, regulowany, że ogólnie dobrze hamuje. Opcja druga, wrzucanie biegu, nie zaciąganie ręcznego. W tym wypadku koła napędowe samochodu będą obciążone i utrudnią jego samowolny odjazd. Tylko teraz, kurwa, który bieg wrzucić? Generalnie jest to zależne od ilości osób, z którą jedziecie w samochodzie. Jeśli parkujecie i w samochodzie znajdujecie się tylko wy jako kierowca, to wrzucacie pierwszy bieg. Jeśli całą czteroosobową rodziną, to czwarty bieg. W przypadku, kiedy w samochodzie znajduje się zwierzę, to uwaga, musicie wrzucić bieg wsteczny. Pamiętajcie o tym. Musicie mi zaufać. Najlepiej jest wybrać bieg o jak najniższym przełożeniu, czyli pierwszy lub wsteczny. Z tego względu, że te biegi będą posiadały największy opór przeciwstawiający się stoczeniu. Pamiętacie, jak tłumaczyłem wam kiedyś o przełożeniach? To były czasy. Kiedy mamy wybrany pierwszy bieg, to na kole zębatym wyjściowym mamy na przykład 75 zębów, a na kole wejściowym mamy na przykład 20 zębów, co daje nam przełożenie około 3,7. W przypadku, kiedy standardowo napęd idzie z silnika przez skrzynię biegów na koła, to dużo obrotów małego koła zębatego daje małą ilość obrotów dużego koła zębatego, a co za tym idzie, duży moment obrotowy, dlatego łatwo nam ruszyć. Ale kiedy zamienimy kierunek napędu, kiedy to koła będą próbowały napędzić silnik, to wówczas na wyjściu będziemy mieli 20 zębów, na wejściu 75 zębów, co da nam przełożenie równe
0,27. Da nam to na tyle mały moment obrotowy, że będziemy mieli problem z obrotem wszystkich elementów ze skrzyni biegów i silnika, co utrudni nam ruszenie takiego samochodu z miejsca. Ta opcja też jest dobra, kiedy nie używamy naszego samochodu przez dłuższy okres czasu, na przykład kilka miesięcy. Z tego względu, że kiedy zaciągniemy hamulec ręczny, to okładziny hamulcowe mogą przywrzeć i sprawić potem problem z odblokowaniem się. Wadą tej opcji jest to, że kiedy nie zauważymy, że mamy załączony bieg, nie wciśniemy sprzęgła i spróbujemy przekręcić rozrusznikiem, to możemy uderzyć w przeszkodę znajdującą się przed nami. No ale wy z tym problemu nie macie, bo na pewno na bieżąco oglądacie moje filmy i oglądaliście ten na temat tego, dlaczego warto wciskać sprzęgło przed uruchomieniem silnika. Nie? No to tutaj wbijaj. Na co jeszcze czekasz? Opcja trzecia, zaciągnięcie hamulca postojowego i wrzucenie biegu. Według mnie opcja wrzucenia pierwszego biegu i zaciągnięcia hamulca postojowego albo wciśnięcie guziczka jest tutaj najbezpieczniejsza z tych trzech. Załączenie hamulca ręcznego będzie tutaj dodatkowym zabezpieczeniem, które unieruchomi nasz samochód. A jakie jest wasze zdanie na ten temat? Jak wy robicie? Wrzucacie bieg, zaciągacie ręczny, czy może oba naraz? A może żadnej z tych dwóch rzeczy nie robicie i kładziecie cegłę na pedale hamulca? Piszcie w komentarzach. Pamiętajcie też o daniu kciuka w górę, jeśli film wam się spodobał, oraz o zasubskrybowaniu kanału, przez co będziecie na bieżąco z moimi filmami. Trzymajcie się i cześć!